Cześć, mam na imię Sara. Witajcie, internauci. Cześć, nazywam się Leon i dzisiaj opowiem wam o grze Piątkowej Prawopolis. Mamy tutaj akta sprawy, 30 różnych spraw, 30 różnych opisów, różnych sytuacji. Tutaj mamy różne kategorie, talie pytań. Talia pytań sprawa karnego, sprawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa konsumenta, a także seria pytań z zasad panujących w sądzie, takich technicznych, też bardzo ciekawych, jeśli w ogóle nie najfajniejszych. Gra składa się z trzech faz. Pierwszą fazę rozpoczynamy od wyłożenia na planszę trzech akt sprawy. Tak, tak wyglądają. Układamy trzy akta sprawy. Bierzemy jedno, czytamy na czym, czytamy ten case, czytamy tą sprawę, ten stan faktyczny, jaki tu jest problem. Żeby rozwiązać sprawy, trzeba mieć żetonki wiedzy, czyli te tu kolory. Żeby zdobyć żetony wiedzy, trzeba wybrać z czego chce się pytanie, czyli z sensu. I na przykład jeżeli stanę tu, odpowiadam na to, tu, na to i tak dalej, i tak dalej. Następnym etapem po zdobywaniu wiedzy, po zdobywaniu żetonów, jest obstawianie. A więc te żetony, które zdobyłam dzięki odpowiedziom na pytania, obstawiam na poszczególne sprawy. W zaciszu tego swojego pola obstawiamy, że ta sprawa dotyczy takiej kategorii lub takiej kategorii. Kolejnym etapem jest odsłonięcie zasłonek. Więc każdy gracz odsłania swoje żetony, to jak przyporządkował, jak obstawił żetony. I teraz sprawdzamy, czy byłem dobry. Postawiłem jeden prawo konsumenta, a to jest 3 prawa konsumenta, więc miałem rację. Z racji, że mam dobrze obstawiony jeden żeton, rzucam jedną kością. Jak rzucę kostką, na przykład mam jeden, a osoba koło mnie zrobiła wszystkie trzy dobrze, więc wyrzuca wszystkie trzy kostki i ma tyle, to wygrywa sprawę, ponieważ ma więcej oczek. Żeby wygrać całą grę, należy wygrać 6 spraw. Także tak to w dużym skrócie wygląda. Zachęcam was do wspierania tej akcji. Cały dochód będzie przeznaczony na edukację prawną młodzieży, także warto wydać odrobinę pieniędzy na tą bardzo fajną, wciągającą grę dla 6 osób.